drugim odcinku serii Hardware na Luzie prezentowaliśmy wielozadaniowy laptop Yoga 2 Pro, który swoją funkcjonalnością najlepiej wyjaśnia, skąd wzięła się nazwa serii produktów firmy Lenovo. Jeśli szukacie urządzenia, które dostosuje się do Waszych potrzeb, ten komputer na pewno może Was zaskoczyć. Zobaczcie, jak Lenovo Yoga 3 Pro prezentuje się w akcji. Tym razem zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana z tworzywa nie tylko przypomina aluminium z wyglądu, ale także w dotyku. Pojawiły się również metalowe akcenty. Wizytówką nowego ultrabooka od Lenovo jest zawiast wzorowany na pasku od zegarka na rękę, który wykonano z ponad 800 aluminiowych i stalowych elementów. Wewnętrzna część obudowy została wykończona antypoślizgową powłoką z tworzywa. Na dole umieszczono podłużne gumki, które zapobiegają przemieszczaniu się komputera względem podłoża. Podobnie jak w poprzedniej wersji urządzenia, możemy ustawić je w pozycji laptopa, podstawki, namiotu oraz tabletu. Udoskonalony zawias pozwala na odgięcie ekranu o 360 stopni w tył, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł znaleźć komfortowe dla siebie ustawienie urządzenia. Na lewej krawędzi obudowy znajdziemy gniazdo ładowania baterii, port USB 3.0, wyjście mikro HDMI oraz miejsce, w którym umieścimy kartę SD, pozwalającą dodatkowo rozszerzyć pamięć komputera. Po drugiej stronie znajdziemy jeszcze jeden port USB 3.0. Ten umożliwia również ładowanie innych urządzeń. Obok umieszczono gniazdo słuchawkowe, przyciski regulacji głośności i blokady obrotu ekranu, nowa baton służący do przywracania systemu, a także włącznik. Głośniki znajdziemy na tylnej części obudowy. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo cienka i lekka konstrukcja. Laptop waży niespełna 2 kg, a po złożeniu ma niecałe 13 mm wysokości. Klawiatura, podobnie jak w przypadku modelu Yoga 2 Pro, jest mocnym elementem nowego ultrabooka od Lenovo. Pisanie z pomocą dużych, wyspowych przycisków jest wciąż tak samo komfortowe, a przypadkowe naciśnięcie niewłaściwych klawiszy zdarza się niezwykle rzadko. Klawiatura bardzo dobrze prezentuje się nawet przy gorszym oświetleniu. Aby uruchomić jej podświetlenie, wystarczy wcisnąć przycisk Function oraz Spację. Klawisze nadal umieszczone są w specjalnym wgłębieniu, co zapobiega ich uszkodzeniu lub wytarciu podczas korzystania z urządzenia w pozycji tabletu. Wyświetlacz ultrabooka Lenovo Yoga 3 Pro to wysoka rozdzielczość Quad HD+. 10-punktowy interfejs dotykowy zapewnia wyjątkowy komfort pracy w pozycji tabletu, a powłoka Corning zabezpiecza ekran przed jakimikolwiek zarysowaniami. W urządzeniu zastosowano wyświetlacz IPS, który zapewnia znakomite kąty widzenia. Jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie przy laptopie, który możemy ustawić w tak wielu różnych pozycjach. Jasność ekranu jest wystarczająca, żeby z powodzeniem korzystać z ultrabooka w pomieszczeniach. Pełne podświetlenie zapewni nam oczywiście najwyższy komfort pracy. W poszukiwaniu źródła dźwięku musimy zajrzeć na tylną część obudowy. Urządzenie wyposażono w głośniki firmy JBL, które dobrze sprawdzają się niezależnie od pozycji, w jakiej ustawimy nową Yoga 3 Pro. Dźwięk wspierany jest przez technologię Waves Audio. Jak na laptop, którego głośniki umieszczono od spodu, urządzenie nad wyraz dobrze poradziło sobie z niskimi i wysokimi częstotliwościami, oferując naprawdę klarowne brzmienia. Oczywiście w razie potrzeby do ultrabooka możemy podłączyć słuchawki. Prezentowany model Lenovo Yoga 3 Pro wyposażono w aż 8 GB RAM-u i procesor Intel Core M1,1 GHz. W porównaniu do modelu Yoga 2 Pro urządzenie wyposażono w dwa razy bardziej pojemny dysk SSD. Warto jednak dodać, że obydwa laptopy dostępne są w różnych konfiguracjach sprzętowych. Ta, którą oferuje prezentowana dziś Yoga 3 Pro, na pewno wystarczy do sprawnej obsługi programów, gier i codziennego surfowania po internecie. Gdyby 256 GB pamięci było dla Was niewystarczające, w wygodny sposób możemy podłączyć do komputera kartę SD i przenieść na nią ulubione zdjęcia lub filmy. Podobnie jak w przypadku Yogi 2 Pro, jej następca pozwala znakomicie łączyć obsługę urządzenia z poziomu gładzika, klawiatury i ekranu dotykowego. System Windows 8.1, na jakim pracuje laptop, jest do tego bardzo dobrze przystosowany. Lenovo Yoga 3 Pro posiada również szereg aplikacji, które dodatkowo podnoszą komfort naszej codziennej pracy z ultrabookiem. Harmony to program, który pozwoli nam zoptymalizować ustawienia naszego komputera i jeszcze lepiej dostosować go do naszych potrzeb. Zgodnie z wybranym przez nas trybem ustawienia ultrabooka, program poleci nam odpowiednie aplikacje, a także udostępni statystyczne dane związane z tym, w jakiej pozycji najczęściej korzystamy z naszego Lenovo Yoga 3 Pro. Podczas codziennego użytkowania na pewno docenicie również program Lenovo Photo Master, pozwalający zarządzać naszą kolekcją zdjęć.
Będziemy mogli uzupełnić nasze obrazy o głosowe komentarze, zsynchronizować fotografie z naszym smartfonem, a także obsłużyć aplikację za pomocą gestów. Komputer został sprawdzony również pod kątem gier. Nie jest to może urządzenie stworzone dla graczy, ale jak sami widzicie, nie ma przeszkód, żeby uruchomić na nim nawet bardziej wymagające tytuły. W przypadku PlanetSide 2 gra spokojnie radzi sobie na średnich detalach w rozdzielczości 1024x768 pikseli. Lenovo Yoga 3 Pro pozwala na korzystanie z baterii w trzech różnych trybach. Pierwszy z nich to High Performance, gdzie urządzenie pracuje na najwyższych obrotach. Drugi tryb to Power Saver, czyli wariant dla oszczędnych. Pomiędzy nimi znajdziemy wariant Balanced, pozwalający korzystać z laptopa 4,5 godziny. A jak wygląda żywotność baterii podczas codziennego użytkowania? Wybierając tryb oszczędny z podświetleniem na poziomie 75%, uruchomiłem Bluetooth i Wi-Fi. W ciągu dnia obejrzałem kilka filmów na YouTube, trochę pisałem, przeglądałem strony internetowe i przeprowadziłem półgodzinną rozmowę na Skype. Takie użytkowanie pozwoliło baterii działać niewiele ponad 7 godzin. Jest to bardziej niż zadowalający wynik. Dużym plusem jest również czas ładowania baterii. W trybie normal zajmuje to około 2,5 godziny. Yoga 3 Pro to znakomite rozwiązanie dla osób, które szukają czegoś więcej niż zwykłego ultrabooka. Możliwość ustawienia komputera w pozycji podstawki, tabletu lub namiotu znacznie rozszerza pole jego zastosowań. Wzornictwo laptopa jest przy tym bardzo eleganckie, dzięki czemu komputer odnajdzie się zarówno w domu, jak i w przestrzeni biurowej. Lenovo Yoga 3 Pro to godny następca poprzedniej wersji komputera i kolejny dowód na to, że nieszablonowa konstrukcja urządzenia to strzał w dziesiątkę.